Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jadę sobie moim stuningowanym Panto. Jest to bardzo fajny wozik. Jeśli jeszcze nie widziałeś tuningu tego samochodu, koniecznie zajrzyj do poprzedniego odcinka tuningu właśnie tego autka, które okazuje się być bardzo fajnym miejskim samochodem zwrotnym, a jednocześnie driftującym. To jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne to jest, że ten samochód tak driftuje. Jeśli podobają ci się tuningi, czy w ogóle pomysł tuningowania samochodów w GTA Online, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bo właśnie takimi tuningami w tej grze na moim kanale się zajmuję. Tak, jadę teraz po zupełnie nowy samochód dla mnie do tuningu. Na pewno nie jest to nowy samochód już dla ciebie, jeśli grasz w GTA Online. Jest to Zentorno, nazywane pieszczotliwie przez część graczy Zenporno, jako że właśnie często po pojeżdżeniu tym właśnie samochodem ludzie wychodzą na strony z pornografią. I tak im się to właśnie kojarzy, ten samochód. Dlaczego? Nie wiem. No, samochód jest sexy. Wygląda troszeczkę jak Sesto Elemento, troszeczkę jak Lamborghini Huracan, może? Chociaż nie wiem, czy gdy Rockstar tworzył ten model, to Huracan już był w produkcji i ogólnie czy już był, ale jednak kształty trochę przypominają mi Huracana, a już na pewno z boku, nie no, Sesto Elemento, to jest Sesto Elemento, no nie, z tyłu to może troszeczkę jest Aventador Lamborghini, ale ogólnie rzecz biorąc jest to jedno z nowszych Lamborghini. Obecnie mam kolor czerwony, żadnego tuningu. Z tego co widziałem, sporo rzeczy można z tym samochodem zrobić, bo wielu graczy właśnie ma Zentorno i bardzo duża część graczy, bardzo wielu widzów namawiało mnie do tego, abym sobie w końcu Zentorno kupił i stuningował. Dlatego sobie mam. Jestem ciekawy tego tuningu. Nie sprawdzałem jeszcze, co tutaj mamy dostępne. Czasami sobie tak robię przed tuningowaniem. Nie, to do tego salonu tuningowego nie jadę. Widzę, że tutaj się zabijają. Może być problem. Jadę sobie gdzieś na ubocze. Nie mam ochoty się tutaj bawić w jakieś chocki-klocki. O, dobra, wiecie co? To może inaczej zrobimy. Pojeździmy trochę autostradą tym autem. O Jezus, myślałem, że to są niezniszczalne. Pojeździmy sobie później trochę autostradą tym samochodem. Myślałem, że to są niezniszczalne żywopłoty i się rozwali samochód. Troszeczkę przyzwyczajenie z poprzednich części GTA, gdzie w GTA Vice City na przykład rozwalałem się o żywopłoty i starałem się ich uniknąć. No dobra, tutaj zdaje się, że jest dość czysto, jeśli chodzi o graczy, więc nikt nie powinien mi specjalnie przeszkadzać. Powiecie, hej Lucek, mogłeś sobie utworzyć sesję prywatną. Ja mówię, no tak, ale tak jest ciekawiej. Myk. Włazimy sobie, wjeżdżamy i zobaczymy, jakie tutaj mamy rzeczy do zrobienia. Powiem wam, że ten kształt ogólnie samochodu teraz, jaki jest sobie, bardzo mi odpowiada. Nie chciałbym tego psuć jakimś brzydkim spoilerem albo czymś takim. Ładnie wygląda to Zentorno, no muszę przyznać. Na początku tak nie do końca mi się podobało, ale pamiętam, że jak zaczynałem grać jeszcze na mojej pierwszej postaci w GTA Online, często do wyścigów właśnie wybierałem sobie Zentorno z tego względu, że bardzo fajnie mi się tym samochodem jeździło. No i do tej pory mi się fajnie jeździ. Nie jest to super skrętny samochód, ale jednak jest ciekawy. No i tutaj możemy sobie wybrać... tak, mamy albo z włókna, albo możemy... to jest boczny wlot, ale... w sumie jest to wlot, tam jest wlot powietrza. Możemy sobie dać na pierwszy albo na drugi kolor. Ja dam sobie na pierwszy. Będzie to dodatkowy element karoserii. Silnik ulepszamy. No nie ma się co dziwić, statystyki są naprawdę wysokie w tym aucie. Jest to jeden z szybszych samochodów, szybszych samochodów GTA Online. Wydechy eliptyczne mi się nie podobają, wyglądają tak jakby były rozpikselowane trochę, tak mi się wydaje, tak to wygląda. Te rury są ogólnie jakieś takie przegięte, co? Te końcówki. Ale najbardziej chyba pasuje do tego tyłu ten wydech. Tak myślę. Maski.
O fajnie, możemy sobie usunąć całkiem te wloty. Fabryczne są ok, nawet to nieźle wygląda, ale chyba wolę zwykłą maskę, klaksony. Dzisiaj sobie chcę jakiś wybrać. Jest! Tego biorę. Podoba mi się. Reflektory. Ksenonowe. Neony. Wiecie co, to chyba tu nie będzie... Chociaż może. Może dajmy tylko z boku. Podoba mi się... Kurczę, nie wiem. Dylemat trochę. Przód na pewno nie, ale boki wyglądają fajnie. Chociaż... Tył też wygląda spoko. Na razie dam tył. Zobaczymy później. Kolor sobie zmienimy, bo nie wiem, czy będę tutaj zmieniał na jakiś inny kolorek. Lakierowanie, właśnie. I teraz... O kurde. Fajnie Zentorno wygląda. Żeliwne srebro. Ja bym chciał może zrobić chromowany. Ale mam zablokowany. Muszę wygrać jakiś tam wyścig. No właśnie, nigdy nie używałem tego chromowanego koloru, a tutaj by wyglądało to Zentorno nawet ciekawie. A więc na razie muszę się posiłkować tym, co mamy tutaj dostępne. Ale jak ja uwielbiam ten kolor w GTA, no to jest coś pięknego. Ale są jeszcze inne. Troszeczkę mi z boku przypomina Veneno Lamborghini też. Ja nie wiem, to jest mieszanka kilku modeli Lamborghini na 100%. Zielony jest zbyt ospały dla tego samochodu. Takiego Zentorno jeszcze nie widziałem, ale moim zdaniem nie pasuje za mocno. Jakiś taki jaskrawy kolor, świadczący o wysokich osiągach tego samochodu. Białe Zentorno wygląda fajnie. Lodowa biel. A tego nie mam odblokowanego? No kurde. To jakieś nowe kolory, cholera wie. Ale lodowa biel mi się podoba. Na razie zostawię lodową biel. No dobra. Jeszcze został drugi kolor. A o kurde, tu się felgi też kolorują, no to kurczę, ja chyba felg nie wymieniam. Chociaż można też dodać chyba niestandardowe felgi. No ale te felgi są kozackie ogólnie, Zentorno, fabryczne. Aha, ten jest zablokowany. Fioletowe nawet fajnie wyglądają. Nocny fiolet. Tak jak czarne, tak, bo tego nie widać za mocno. Za mała powierzchnia, żeby było widać, że to jest jakiś fiolet nocny. Ale felgi są kozackie. Nie wiem, czy będę wymieniał. Może też wymienię sobie te felgi na jakieś inne. Zobaczymy zaraz. Winy na czerwień. Czyli znowu coś czarnego. Dobra, niech będzie ten. No okej, okay. to mamy. Po ile można sprzedać? Po 500 000, nieźle. Progi. Aha, tu mamy z włókna, je tak słabo widać, może z tej strony. Z tej strony trochę lepiej widać. Z włókna, pierwszy albo drugi kolor. No to ja wolę sobie pierwszy kolor. Spoiler, no i tu już mamy pole do popisu. Pierwszy. Drugi kolor. Karbonowy. Ach. No chyba nie. No i mam jeszcze coś takiego. Takie Zentorno mi się nie podoba. Zwiększa to ponoć troszeczkę statystykę prowadzenia przyczepności, ale ja wiem, to chyba nie działa za dobrze w GTA. Mi nie pasuje jakoś spoiler do tego, przynajmniej te spoilery, które tutaj są, mi nie pasują. Mi by pasował spoiler doczepiany z tyłu.
tego auta, bo nie wiem, czy on tutaj myszkę ma. W tym miejscu, zobaczcie, jak sobie patrzymy z boku, no to jest jeszcze tak trochę miejsca i fajnie by było, jakby tu był taki spoiler wydłużony, albo jakieś coś doczepione, no nie wiem. Bo tak, spoiler z tyłu tego auta troszeczkę mi psuje bryłę jego. On jest fajny, to jest takie mydełko, podoba mi się. Nie chciałbym właśnie psuć tej aerodynamiki, czy może kształtu tego samochodu jakimś takim spoilerem. Fajnie, że jest duży wybór, ale no... To chyba nie dla mnie. Turbo, oczywiście. Prędkość maksymalna na statystykach jest naprawdę spora. To trzeba przyznać. No i felgi. Niestety, szkoda, że tych felg standardowych nie można malować, ale są one absolutnie świetne. To trzeba przyznać bez dwóch zdań. Patrzę, czy jakieś inne mogłyby bardziej pasować. Jesteśmy akurat na felgach luksusowych i są takie typowo Lamborghini, bym powiedział. Te są takie typowo Lamborghini, te też takie typowo Lamborghini. Tylko właśnie, one tutaj nie bardzo pasują do naszego Zentorno. No jest dylemat. Jeszcze zobaczmy sobie Lowrider, to na pewno nie będzie nic pasować. Wow, a może? Takie coś. Albo może zrobimy coś w stylu takiego tuningu jakiegoś hardkorowego. To by można dać tak i... Aha, gościu powiedział, że mam niezły gust. Nieźle. Kurde, nie wiem co oni palą, ale... Można dać zaraz niestandardowe opony i zrobię podobny tuning, jak właśnie zrobiłem w Aderze. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. O! Takie coś. Kurde. Nie, ale to nie pasuje do Zentorno, moim zdaniem. Dam sobie czarny dymek. Ach, rodzajku, jeszcze raz, weźmy sobie sportowe, zobaczymy jakie mamy sport... No i sportowe już wyglądają lepiej. O! Są takie typowo Lamborghini? Nie, nie ma takich typowo Lamborghini. Jeszcze są te tunerskie, trzeba zobaczyć. No a tu... Tutaj też nie ma takich dla Zentorno. Jeszcze w SUV-ach czasami są ciekawe felgi. Może coś tutaj dopasujemy. O! To wygląda ciekawie. O takie coś? Dobra, zobaczymy te. I oczywiście kolor trzeba teraz zmienić. Damy czarne. No inne tu raczej nie będą pasować. Chyba, że damy sobie ten nocny fiolet. Jeśli go znajdę. Ciemny. Dobra. Nie chcę mi się szukać tego. Czarne są spoko. Dym spod opon czarne. Tylko jeszcze może projekty opon damy bez tych napisów. Czy... A niech będą sobie te napisy. Nawet to jakoś wygląda. Przyciemnienie, no i właśnie, czy tu nam pasują czarne szyby, luksusowe, limuzynowe, sorry. Ostatnio mi się właśnie podobają takie lekko przydymione. No i tyle, pancerz jest, hamulce są. Kolor neonu zostawiamy, bo mamy samochód w bieli. Tylko kurde, mi się wydaje, że te felgi, kurcze, jednak rzeczywiście wyglądają lepiej, te standardowe, te... A fabryczne, które tu mamy. Gdzie mamy koła, jest na samym dole. Fabryczne, nie? Zentorno naprawdę, one wyglądają świetnie. Szkoda tylko, że nie można ich kolorować. To by się przydało. Właśnie. Ja zostawię te fabryczne, bo one są naprawdę kozackie. Mamy sobie białe Zentorno i wygląda ono tak. Po tuningu. Tak jak mówiłem, niewiele się tu zmieniło. Mamy dodatkowy próg, mamy wlot powietrza pomalowany na biało.
Dodatkowo z tyłu nam się ładnie świeci neon i myślę, że to jest fajne, że w tym Zentorno się świeci z tyłu. No, a z przodu z kolei nic się nie świeci poza światłami przed nimi. No i samochód wydaje się przez to fajnie niski, bo jakbym dał neony dookoła samochodu, no to one by tak troszeczkę uwydatniały ten prześwit i mielibyśmy wrażenie, że samochód jest wyższy niż rzeczywiście jest, wyżej zawieszony, tak? No dobra, mamy maksymalny tuning w tym samochodzie. Ja jestem ciekawy, jaką prędkość my sobie osiągniemy. Bardzo ładnie widoczne mamy tutaj zegary, więc nie będzie problemu z odczytem prędkości maksymalnej. No, tutaj te wszystkie samochody są raczej, mają taką samą prędkość maksymalną. Centorno na pewno gdzieś powinno 120, może 130 mil na godzinę polecieć. Wszystko zależy... Wszystko zależy od tego, jak szybko samochód rozpędza się właśnie do tej prędkości maksymalnej, bo przyspieszenie jest bardzo ważne w GTA. No i zobaczcie, mamy sobie 100, 120 to tak lekko. Mamy 130 i tutaj też komentarz z... Nie wiem, czy to było pod poprzednim odcinkiem, ale jeden z takich komentarzy odnośnie właśnie GTA i prędkości i zegarów od prędkości, że one są troszeczkę jakby zbugowane, bo na tych wybojach prędkości rosną do jakichś dużych sum. No jest tak, ja już też często tam grałem sobie i patrzyłem, że ten prędkościomierz dziwnie się zachowuje. Zobaczcie, co się teraz działo. Nawet ponad 140 km na godzinę. Okej, tam było troszeczkę z górki. Cholera, nawet nie wiem, kiedy ja zahaczam o te samochody. Ten Zentorno jest strasznie szerokie. Okej, jadę teraz z górki i zobaczcie, 120, nie? A tam było leciutko z górki i były właśnie wyboje i ponad 140 jechałem tym samochodem. No szkurde, co to się tak zahaczyło głupio? I tu mamy czołg, proszę bardzo. O kurde. 9 koła zapłaci. Moi drodzy, tuning Zentorno, tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze w środku, jak wygląda sobie samochodzik. Wygląda sobie tak. O! No tak, nic tu nie ma. Fajne foteliki. Zentorno. Tuning. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku z GTA Online. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie i czy podobał wam się tuning. Czy może rzeczywiście zmienić te felgi na jakieś customowe, chociaż te zentornowskie są spoko. Moim zdaniem pasowałby do tego samochodu nocny fiolet kolor. Pasowałby pod felgi, bo one chyba mają właśnie taki kolor, tak mi się wydaje. Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Ja mnie jak ze z tobą. Ej, o. O Jezus, ja się odbiłem od tego, od... A to się tak dziwnie odbija. Najpierw. No chodnik mnie odbił. No. Ojeju, no tak się fajnie wtedy udało wybić. Czemu teraz się nie udaje? To Hogaty jest poziom dla... Patrz go! Jakimś... To Hogaty jest poziom dla... Patrz go!